Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Związki z dużą różnicą wieku zawsze budzą zainteresowanie mediów i opinii publicznej. I bardzo dużo jest takich związków, kiedy to mężczyzna jest starszy. Zrobiłam zresztą dla Was taki odcinek niedawno. Ale wiele osób wtedy zapytało mnie o to, czy powstanie taki odcinek o starszych kobietach w związku i w show biznesie. Otóż Powstał, jak widzicie, dzisiaj Was na niego zapraszam. Takich związków faktycznie jest nieco mniej i budzą one dużo większe zainteresowanie i często takie oburzenie. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Dziś opowiem Wam o wielu związkach, które mimo tego, że nie wróżono im kariery, że tak powiem, uczuciowej, przetrwały i mają się dobrze. Niektóre jednak rozpadły się, ale są dobrze wspominane bez ich uczestników, że tak powiem, więc myślę, że dzisiaj. Dzisiejsza historia, a dokładnie kilka z nich, będzie bardzo ciekawych, więc zapraszam Was do tego, byście mi towarzyszyli. No i oczywiście, naszym dzisiejszym bohaterom i bohaterkom. Na pierwszy ogień Małgorzata Kożuchowska i jej mąż Bartłomiej Wrublewski. Para pobrała się w 2008 roku. I choć wiele mówiono na temat przyjęcia, wyglądu pani Małgorzaty, bo przecież można już o niej powiedzieć, że jest taką ikoną mody i wiele kobiet inspiruje, no i tak chyba najwięcej mówiono o tym, jaka różnica wieku dzieli te pary. Pierwszy raz zobaczyli się w samolocie w 2005 roku, kiedy lecieli do Rzymu na pogrzeb Jana Pawła II. Pan Bartłomiej jest bowiem dziennikarzem, ale już wtedy uświadomił sobie, że musi zawalczyć o serce, Aktorki, bo łatwo nie będzie. Po powrocie do Polski przysyłał jej kwiaty po występach w teatrze. Dołączył także odcinek biletu Warszawa-Rzym. Aktorka odpisała: Przyjdź po spektaklu! i tak zaczęła się ich wspólna przygoda, czytamy w jednym z artykułów. Para za dużo o sobie nie mówi, unikają wspólnego bywania, a pani Małgorzata raczej nie zwierza się, jak wygląda jej życie prywatne. Nie przejmuje się także tym, że na początku mówiono, że 9 lat młodszy mąż to na pewno nie na całe życie. W programie u Kuby Wojewódzkiego powiedziała, że nie przejmuje się tym, co przyjdzie, bo kiedy ona będzie mieć 70 lat, a on 60, to po prostu będzie jej pomagał. Zresztą umówmy się, no sam młodzieniaszkiem już nie będzie. Moja miłość, moje wsparcie, mój przyjaciel, kocham cię Bartek, napisała pod ślubnym zdjęciem z okazji rocznicy ślubu. Para wspólnie wychowuje syna Franciszka. Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski to para dziennikarzy. Poznali się ponad 20 lat temu, ale wtedy wywołało to niemały skandal. Wszystko dlatego, że pan Tomasz miał wtedy 23 lata, a Monika Olejnik była już przed 40. Jednak te 15 lat różnicy nie robiło na nich wrażenia. Ale na wszystkich dookoła chyba tak, bo nawet znajomi byli sceptycznie nastawieni do tej relacji i nie myśleli, że ona przetrwa. Koledzy radzili Tomaszowi, daj sobie spokój, to nie jest kobieta dla Ciebie, nie masz u niej szans. O nim natomiast mówiono, że lubi bywać na salonach, że czuje się jak ryba w wodzie wśród celebrytów i chce zrobić dzięki znajomościom olejnik karierę. Monika i Tomasz konsekwentnie nie reagowali na takie doniesienia. Nawet jego przyjaciele mieli mu mówić, że na pewno kobieta złamie mu serce, a za plecami szeptać, że ma być trampoliną do kariery. I choć dziś często pojawiają się razem na różnego rodzaju galach, to o swoim życiu prywatnym nie mówią zbyt wiele. Ich związek owiany jest tajemnicą do tego stopnia, że właściwie nie wiadomo, czy są małżeństwem, czy nie. W przeszłości spekulowano, że para jest już małżeństwem od 2010 roku, ale sami nigdy tego nie skomentowali. Niezbyt często zamieszczamy nasze zdjęcia razem w mediach społecznościowych, ale jesteśmy razem dłużej niż te media społecznościowe istnieją. Napisała dziennikarka pod serią Ujęć z Ukochanym, którą wrzuciła na swój Instagram z okazji Walentynek, więc widać, że ten związek, mimo upływu wielu lat i tej różnicy wieku, która miała być taką przeszkodą, ma się świetnie. Jej mąż Tomasz Kujawski również podburzyli opinię publiczną, nie tylko tym, że parą zostali kilka miesięcy po tym, jak zmarł pierwszy mąż wokalistki, ale również za sprawą różnicy wieku. Tomasz pracował w zespole Urszuli, zajmował się nagłośnieniem zespołu i sprzętem. Początkowo łączyły ich relacje czysto zawodowe, ale z czasem przekonali się, że są dla siebie dobrymi przyjaciółmi, no i potem również czymś więcej. A pan Tomasz pocieszał Urszulę, gdy ta przeżywała najtrudniejsze w swoim życiu chwile. Znał Staszka, był świadkiem naszej miłości, a po jego śmierci pierwszy podał mi pomocną dłoń. Był może zagubiony, miał jednak w sobie ogromne pokłady dobroci, co mu zostało do dzisiaj, mówiła w 2017 roku Urszula. A pan Tomasz przyznał, że to zagubienie, o którym mówi jego żona, wzięło się z lęku i odpowiedzialności. Bał się związać z Urszulą w tym momencie, ponieważ gdyby im nie wyszło, mógłby ją bardzo skrzywdzić, bo przecież wszystkie jej rany były otwarte. Ula nie dawała sobie rady po stracie męża. Mogła zaprzepaścić swoją karierę. Wybrała wariant, żeby się ocalić, mówił pan Tomasz w jednym z wywiadów. W pewnym sensie uratowaliśmy siebie nawzajem, dodawała jego żona. Dzielą ich dwie dekady. Utarło się, że fajnie jest, jak facet ma młodszą dziewczynę, ale nie odwrotnie. Jestem bardzo buntowniczą osobą i bardzo mnie to wkurza. Kurczę, on był bardzo młody, miał dwadzieścia kilka lat, ale ja też byłam wtedy młoda. Czułam się młodo, nie robiłam nikomu krzywdy. Nikt z nas nie myślał wtedy ani o wyglądzie, ani o metryce. Ważne było serducho, które wyczuwałam w tym facecie i koniec. Ważna była miłość i bycie z człowiekiem, który rozumie takie rzeczy, mówiła Vivie. Nie ukrywała, że jednak na ich wspólnej drodze zdarzały się poważne perturbacje. Były rozstania i powroty. Jedno z tych największych rozstań. Było za sprawą nałogu pana Tomasza. Nieraz trzeba się rozstać, żeby zobaczyć się z boku, za sobą zatęsknić, mówił. Tomek popadł w nałogi, w końcu kazałam mu się wyprowadzić z domu, co nie znaczy, że przestałam go kochać. Zaczął jednak pracować nad sobą. Tym właśnie dowiódł, jak poważnie traktuje nasz związek, mówiła Urszula, i para jest ze sobą do dziś. Małgorzata Szumowska i Mateusz Kościukiewicz, to para, która potrafi ze sobą pracować i w domu, i na planie filmowym. Bo ona reżyseruje, a on gra. Aktor jest młodszy od swojej wybranki o 14 lat, i na początku ten związek budził również bardzo duże poruszenie. Poznali się bowiem na planie filmowym i dość szybko między nimi zaiskrzyło. Nie podeszli do tego jednak tak na hura, choć emocje by na pewno ich do tego pchały. Postanowili zdefiniować swój związek, sprawdzić, czy naprawdę do siebie pasują i czy nie jest to chwilowe zauroczenie. Na dodatek Oliwy do ognia, jeśli chodzi o te komentarze dookoła, dolewał fakt, że on dopiero zaczynał jako aktor, a pani Małgorzata była już cenioną reżyserką. On miał na dodatek dopiero 23 lata. A pani Małgorzata, mimo że e, żyła przecież w bardzo Postępowym otoczeniu ludzi z Warszawy, o których mówi się, że oni tak najszybciej otwierają się na nowe relacje, są bardzo akceptujący. To jednak przyznała, że spotkała się z falą ogromnego hejtu i niezrozumienia przez to, że zdecydowała się na związek z tak młodym mężczyzną. Moi przyjaciele zdawałoby się tacy liberalni, sami żyjący nieraz w sposób w jaki mówią księża nieuporządkowany, nagle zaczęli mnie surowo oceniać za to, że wiążę się z kimś ich zdaniem nieodpowiednim i zostawiam dziecko na miesiąc. Totalna krytyka wspominała, jednak oni tą krytyką się nie zamierzali przejmować. Sam aktor w wywiadach przyznał, że nie przeszkadza mu zupełnie różnica wieku między nim a panią Małgorzatą ani to, że jest mamą. W 2011 roku zdecydowali się na ślub, a rok później na świat przyszła ich córka Alina. Nigdy nie potrzebowałam ślubu, ale jeśli mężczyzna chce, żebyś została jego żoną, to jest deklaracja, że traktuje cię poważnie. Fajnie jest być żoną, ja jestem żoną drugi raz, ale tak naprawdę to jest istotne tylko z nazwy. Ważniejsza jest przyjaźń w związku podsumowała pani Szumowska. Podobnie zresztą myśleli Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke. Tutaj również to pani Kasia była tą starszą, a poznali się na próbach do filmu Wspirali i pani Katarzyna nie ukrywała, że wygląd jej przyszłego męża miał duże znaczenie w tym jak potoczyły się ich dalsze losy. Miałam jakieś brzydkie myśli, bo Piotrek był niezwykle efektowny. Jak weszłam do sali, w której mieliśmy próbować w spirali, to podał mi rękę z niezwykłą pewnością siebie. To w zestawieniu z tym, jak wygląda, wydało mi się podejrzane. Zjął koszulkę, a był już dobrze zbudowany. Pomyślałam, wszystko wiem już o tym facecie, ale gdy wyszliśmy, zobaczyłam ciepłego, nieśmiałego faceta, wspominała Warnkę w kulisach sławy. Parę dzieli dwanaście lat. I pani Katarzyna wiedziała, że kiedy ogłoszą światu, że są razem, to na pewno pojawi się fala komentarzy. Przestrzegała przed tym swojego ukochanego. Ale Piotr zawsze twierdził, że jego to nie obchodzi. Nigdy nie myślałem i wciąż nie potrafię myśleć o Kasi jako o starszej kobiecie. Po prostu tego nie widzę i to nie jest kwestia moich głębokich uczuć do niej, tylko jej wrażliwości, spontaniczności i świeżości, mówił w Wiwie. Jednak aktorka była sceptyczna. Yy, mimo że Piotr kilka razy jej się oświadczał, ona ciągle te oświadczenia odrzucała. Chciała przekonać się o trwałości tej relacji. Na szczęście mamy ten problem za sobą. Mam wrażenie, że tworzymy z Kasią nowy rodzaj związku. Jakość naszej relacji buduje przede wszystkim to, że jestem feministą, mówię serio, mówił Piotr Stramowski, przekonując, że jakoś wszystkim nagle przestało przeszkadzać to, że faktycznie od niego jego żona jest starsza. Dużo razem pojawiali się na łamach prasy, dużo mówili o swojej relacji. Niestety w pewnym momencie coś się zepsuło. Para postanowiła się rozstać. Byli małżeństwem przez 6 lat. Razem wychowują córkę i przekonują, że dla niej ich relacje zawsze będą dobre. Kolejnym związkiem aktorskim jest para Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk. Są razem ponad 10 lat. Ale u nich nie udało się chyba do końca osiągnąć tego, żeby nie byli pytani ciągle o te różnice wieku. Poznali się w 2014 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto i szybko zaczęli pojawiać się razem na czerwonym dywanie. Co ciekawe, dzieli ich 7 lat, więc ta różnica nie jest jakaś kolosalna, i dlatego nie wiadomo, czemu aż takie wzbudza zainteresowanie, ale nic nie wskazuje na to, by. parze cokolwiek miało przeszkodzić. Razem wychowują syna Henryka i niezmiennie sprawiają wrażenie szaleńcza w sobie zakochanych. Ostatnio zrobiłam dla Was też odcinek o Małgorzacie Foremniak i Rafale Maseraku, i muszę ten odcinek tutaj. Przypomnieć. Znajdziecie go w karcie, jeśli chcecie sobie sami zobaczyć więcej na temat tej relacji. Ale powiem o niej, ponieważ sama pani Małgorzata foremniak mówiła o sobie, jakoby była prekursorką tego typu związków. Niewiele dobrego z tego przyszło dla niej. Jak sama mówi, medialnie była mocno krytykowana. Tym bardziej, że mimo, że nie była już ze swoim mężem, formalnie nie miała rozwodu, więc wiele osób dopatrywało się tutaj kłopotów, zdrady i tego, że na planie tańca z gwiazdami, i dała się ponieść emocją. Para była ze sobą razem przez kilka lat. Rafał Maserak był wtedy coraz bardziej popularny, właściwie u szczytu popularności, również za sprawą tego związku. Był po dwudziestce, więc był naprawdę młodym mężczyzną No i nikt nie dawał zbyt dużych szans tej relacji. I choć tutaj faktycznie się posypało i dzisiaj nie mają ze sobą zbyt kontaktu, kiedy o sobie mówią, jest to z szacunkiem. I nigdy nie powiedzieli, że czegokolwiek żałują, więc skoro tak, no to pewnie było warto. Taki związek, który też nie wyszedł, to związek Agnieszki Perepeczko i Michała Olejnika. Po śmierci męża Marka Perepeczko to właśnie z nim Pani Agnieszka związała się. Napisali nawet książkę, romantyczna kolacyjka. Tak bardzo wszystkich interesowała ta relacja, w której ona była o 40 lat starsza. Pani Agnieszka jest zresztą kobietą pełną seksapilu, która widać, że tą młodzieńczość ma w sercu, więc dla wielu osób pewnie było to zrozumiałe, dla wielu totalnie nie. W każdym razie wszyscy byli tym zainteresowani. Niestety. Para jednak się rozstała, a spekulowano, że związek nie przetrwał, bo aktorka osaczyła młodszego o 40 lat partnera, ale czy to prawda? Nie wiem. Taki związek, który nie przetrwał, ale jednak wiele dał osobom, które go tworzyły, to Związek Reniusis i Tomasza Makowieckiego. Muzycy byli ze sobą razem przez ponad dekadę. I choć do niego wzdychały wszystkie nastolatki, a ona była bardzo popularna ze za sprawą Zakręconej i innych hitów. To razem stworzyli raczej taką swoją przestrzeń, niezbyt dużo mówiąc o swojej relacji w mediach, nie bardzo pokazując ten swój związek. Zostali małżeństwem i byli nim ponad 10 lat. Doczekali się dwójki dzieci. W 2010 roku urodził się ich syn Teofil, a dwa lata później córeczka Gaja. Prowadzili ekologiczny i zdrowy styl życia. W pewnym momencie jednak przyznali, że postanowili swoje drogi odtąd prowadzić oddzielnie. Bardzo często mówi się także o Katarzynie Skrzydeckiej, jako że ma młodszego męża, chociaż tak naprawdę to tylko 4 lata różnicy między tą parą, więc co to za różnica? To i ja mogłabym się zapisać tutaj jako ta z młodszym mężem. Mój mąż jest ode mnie młodszy o 3 lata i do tej pory jakoś nie myślałam, że to druzgocąca różnica wieku, no ale może, jak kogoś druzgotała, to dajcie znać. To się zastanowię, co ja tak właściwie zrobiłam, ale chyba trochę już za późno. No jakby Wycofywanie się. Para pobrała się w 2009 roku, mówię oczywiście o Katarzynie Skrzyneckiej, nie o sobie. Choć mężczyzna jest młodszy od niej o 4 lata, różnica wieku nie przeszkadza im we wspólnym szczęściu, zaskakujące. Sportowiec miał już dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa, a aktorka zresztą na swoim koncie także ma małżeństwo, które nie do końca jej wypaliło, ale tutaj wszystko się poukładało. Czego im brakowało do szczęścia, to wspólna pociecha. Na szczęście, po jakimś czasie, udało im się doczekać córki. Podobna, niewielka różnica wieku dzieli Marteż Mudę Trzemiatowską i jej męża Kamila Kule. I też ta para, nie wiadomo dlaczego, musi się tłumaczyć z różnicy wieku. Chyba tylko dlatego, że to kobieta jest starsza. Bo gdyby taka różnica była między starszym mężczyzną a młodszą kobietą, to nikt by jej chyba nie zauważył. Poznali się podczas przedstawienia w Teatrze Kwadrat. I chyba może nawet nie myśleli, że będzie to komentowane, dlatego że on jest młodszy, ale po prostu pani Barta była wtedy bardzo na świeczniku i wiele osób chciało wiedzieć, co u niej słychać. Relacja wyszła na jaw dopiero, kiedy byli zaręczeni kilka miesięcy przed ślubem, gdy lecieli na wspólne wakacje do Grecji już jako zaręczeni narzeczeni. Aktorka nie przejmuje się jednak różnicą wieku i, yy, chociaż ona, tak jak już opowiedziałam, czasem o sobie przypomina. Na Instagramie napisała. My naszej różnicy pięciu lat nie odczuwamy. Przypominam sobie o niej w trzech sytuacjach. Gdy dmuchamy świeczki na torcie, gdy oglądamy zdjęcia z dzieciństwa, bo moje są czarno-białe, a jego już w kolorze, i gdy przypomina nam o tym prasa kolorowa, która kocha to podkreślać. Para chroni swoją prywatność i wychowuje dwójkę dzieci. Takim związkiem, który nie przetrwał próby czasu, ale na pewno był znaczący dla polskiego show biznesu, jest również relacja Kai i Sebastiana Karpiela-Buecki z zespołu Zakopower. Dzieli ich 9 lat różnicy. Kaja jeszcze nie miała rozwodu ze swoim mężem Rinkariencem, kiedy zaczęła się z Sebastianem spotykać i na początku oni ukrywali te relacje. Mówili o sobie raczej w kontekście partnerów biznesowych niż tego, że łączy ich coś więcej. Ale było też tak dlatego nie tylko, że bali się być może komentarze, ale po prostu cenili swoją prywatność. Zresztą do dzisiaj pan Sebastian i Kaja nie pokazują się ze swoimi partnerami publicznie. Pan Sebastian Częściej, mojego żona, również jest medialna, natomiast pani Kaja to już w ogóle, ale i tak nie za dużo o sobie opowiadają. Jednak wspominali, że wtedy trzeba było się ukrywać bardziej niż zwykle. Nie cieszyliśmy się naszym związkiem w normalnych warunkach, na przykład na ulicy, mówiła artystka. Po rozstaniu media spekulowały, że pan Sebastian chciał założyć rodzinę, ale podjęli na przykład takie wyzwania jak budowa domu w kościelisku zaraz obok domu pana Sebastiana dla pani Kai ponoć przez jakiś czas było tak niezręcznie nieco, ale teraz już wokalistka ma tam jeździć i nie ma z tym problemu, bo też z panem Sebastianem ma mieć naprawdę bardzo dobre relacje. I ostatnim związkiem, o którym wam opowiem, mogłoby ich, mogłoby ich być więcej, ale to są z taką niewielką różnicą wieku związki i często myślę, że nad wyrost są komentowane, natomiast takim, który też wzbudził wielkie zainteresowanie był związek Sylwii Gliwy i Szymona Paneckiego. A to dlatego, że ona była wtedy po 30 a on właśnie przygotowywał się do matury. Ponoć on dla niej stracił głowę, a ona była bardzo szczęśliwa u jego boku. Para nawet razem zabieszkała, i choć to jej młodszy partner myślał o stabilizacji, ona mówiła, że dopiero rozpoczął studia, więc powinien jeszcze się przekonać, czego w życiu chce, i tak dalej. I wiele osób w takich sytuacjach mówi o niej złamie serce, straci z nim czas, a on stwierdzi, że teraz chce młodszą albo coś w tym stylu. Do tej pory nie wierzyłam w miłość kobiety i dużo młodszego mężczyzny, że że jest w ogóle możliwa, ale stało się, jestem zakochana i szczęśliwa. Związek z młodszym mężczyzną powoduje, że nadal stanowi o sobie zapewniała i przyznała, że bała się, że gdy jej związek z dużo młodszym mężczyzną ujrzy światło dzienne, będzie to komentowane raczej negatywnie. Nie będę ukrywała dłużej swojego szczęścia, przyznała jednak w fakcie. I zaraz zaczęły pojawiać się artykuły donoszące, jak ta relacja wygląda. Okazało się, że to pani Sylwia zdecydowała o rozstaniu i złamała swojemu młodszemu partnerowi serce, podobno. Bo wiecie, to mówię, ja wam przedstawiam doniesienia medialne więc tak pewni to nie możemy być. Aktorka w międzyczasie poznała swojego przyszłego męża. Szymon ponoć był zrozpaczony i nie krył żalu. W takie życie z goryczą przyznał, że aktorka traktowała go jak chłopaka na posyłki. Co więcej, ulubienica widzów miała traktować go jak brata, a nie kandydata na męża, okazało się później. Ja myślę, że no, największym ryzykiem w związku z tak młodym mężczyzną jest to, że później będzie takie rzeczy opowiadał w prasie. Ale jak widzicie dobrnęliśmy do końca. Tak jak wam mówię, takich związków jest więcej. Kto jeszcze się tu powinien znaleźć, dajcie yy, mi znać. Czy chcielibyście... Yy, odcinek o takich relacjach z zagranicy i jest ich znacznie więcej, ale na razie dotknęłam, że tak powiem naszego rodzimego podwórka, dajcie znać co sądzicie o takich związkach i oczywiście trzymam Was za słowo, że napiszecie mi tak jak pisaliście już wtedy bo trzymam Was za słowo, już wtedy w, po, w poprzednim odcinku pisaliście, że bardzo chcecie taki odcinek i na pewno będziecie licznie komentować, ja Was zachęcam do tego, dajcie znać jaką kolejną taką wyliczankę powinnam dla Was Zrobić. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj w takim bardziej rozrywkowym odcinku. Nieco poplotkowaliśmy, więc należy nam się teraz odpoczynek. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. PA!